Kiedy myślę o burgerze, myślę o grubym kotlecie, dobrej bułce i mniej lub bardziej kreatywnych dodatkach, tworzących konstrukcję tak wielką, że ciężko jest ją zmieścić. No ale czasem chce się czegoś innego. Ile razy słyszeliście, żeby nie dociskać mięsa na patelni, bo to, bo tamto, bo soki wyciekają i te inne? To zwykły mit, a mój smashburger to potwierdzi. Zapraszam do kuchni. Jak widzicie, mam rękawiczki. Zaczynamy więc od mięsa. W sumie to będę miał je przez cały odcinek, ale to taki szczegół, mniejsza. Formujemy z niego kulki i doprawiamy solą oraz pieprzem. Na jednego kotleta będziemy potrzebować od 70 do 100 g mielonej wołowiny. I wybierzcie taką, która ma około 20% tłuszczu. Dzięki temu wasze burgery będą soczyste. Do jednego burgera możecie zapakować 1, 2, 3 lub 4 kotlety, albo nawet więcej. Ogranicza was tylko pojemność żołądka. Mi 2 100-gramowe w zupełności wystarczą. Zanim weźmiemy się za ich smażenie, przygotujmy dodatki. Sosik to nic innego jak mayo chup, ketchupones czy jak to tam nazywacie. To chyba zależy od tego, czego jest nam więcej. W każdym razie sprawa jest prosta. W naczyniu mieszacie łyżkę majonezu, łyżkę ketchupu i łyżeczkę musztardy Dijon. Z warzywami będzie równie prosto. Kroimy kilka plastrów czerwonej cebuli i pikli. Jakaś sałata lub pomidor też będzie spoko, dodajcie co chcecie. Bułkę brioszkę kroimy na pół i tostujemy na maśle na złoty kolor. Kiedyś tego nie robiłem, ale spróbowałem raz i już nie przestanę. Koniec z zimnymi, przemokniętymi bułami. Wycieramy patelnię i zwiększamy ogień do maksimum. Kiedy zacznie dymić, układamy nasze mięsne kulki przyprawioną stroną do dołu, przyprawiamy solą i pieprzem z góry, a następnie przykrywamy papierem do pieczenia i z całej siły dokładnie dociskamy. Wiem, że przed posiłkiem może być ciężko, ale im bardziej się zmęczycie, tym bardziej będzie wam smakowało. Patelnia musi być koniecznie żeliwna lub ze stali nierdzewnej. Oprócz tego, że na burgerze będzie lepsza skórka, to nie zniszczycie jej korzystając z metalowej szpatułki. Po minucie burger jest już praktycznie całkowicie wysmażony, więc na drugiej stronie będzie potrzebował dosłownie chwili. Zeskrobujemy go metalową szpatułką, przewracamy na drugą stronę i układamy plaster sera cheddar. Wlewamy odrobinę wody, żeby szybciej się rozpuścił. Jeśli tak jak ja robicie podwójnego burgera, to powtarzacie to samo z drugą kulką. Możecie usmażyć dwa jednocześnie, no ale ja mam za małą patelnię. No i to jest to, o czym mówiłem. Patrzcie, jaką skórkę mamy na naszych burgerach. Proces konstrukcji jest prosty jak budowa cepa. Smarujemy bułki sosem, układamy wybrane warzywa, cieplutkiego burgera i składamy. No i to jest cała filozofia. Panie i panowie, pewnie tego nie widzicie, bo autofokus mi nie złapał, ale oto nasz smashburger. Kroimy na pół tak jak zawsze, no i może w przekroju wygląda przeciętnie, ale to smak jest tutaj na pierwszym miejscu. Taste check. I tak jak się spodziewałem, niebo w gębie. No ale musicie tego spróbować sami.